Gandia, por favor. Potrząśnij się, Gandia. Skamieniałeś, czy co? Pan Bustamante prosi cię o to z powodów administracyjnych. Nic nie ryzykujesz, a możesz dużo zyskać. Co pan przez to rozumie? Jak wiesz, nie ma nic za darmo. Prawda? To czek in blanco. W dolarach. Proszę wpisać kwotę. To za wspaniałą pracę na rzecz tej szkoły. Jeszcze jedno. Proszę. Oto dyplom nauczycielski, o który od dawna się starałeś. I o którym zapomniałeś. Bardzo mi miło. Wspaniałe oceny. Bueno, Pascual. Firma de una vez estos cheques. A teraz podpisz te czeki. Dość tego, tak. Nie rozglądaj się, tylko podpisuj. Jeszcze jeden czek. Mam tylko dwa. Trudno. Trzeci podpiszesz później. Mogę wpisać kwotę? Od razu. Dziękuję. Dzięki, że mnie przed nimi obroniłeś. Nie ma za co. Pogadajmy. Muszę wracać do szkoły. Siadaj. Opowiedz mi o Sol. Chcę ją poznać. O Sol? Jest... mega słodka. Wiem. Interesuje mnie co innego. Jest nie tylko śliczna, ale ma także piękne wnętrze. Przyjaźnimy się. Ładna na zewnątrz i wewnątrz. A jaką muzykę lubi? Każdą. Od pół roku podoba się jej jedna piosenka. Od pół roku? A jazda motocyklem albo żeglowanie? Nie mam pojęcia. Szkoda. Bo uważam, że jeśli się z kimś chodzi, trzeba wiedzieć, co lubi. To prawda. Masz rację. To ty? Tak. Myślałaś, że ci się uda? Pożegnaj się z pracą, bo sprawię, że wywalą cię jak psa. Czemu? Nie zrobiłam nic złego. Jesteś plotkarą i powiedziałaś wszystko Tomasowi. Co z tobą? Zwariowałaś? Nie krzycz na swoją chlebodawczynię. Szalejesz za Tomasem, ale on nigdy nie zwróci na ciebie uwagi. Pozbieraj naczynia, służko. Nie nazywaj mnie tak. Odbiło ci Sol?
Nie wiesz, z kim zaczynasz. Zostaw mnie. Uspokójcie się. Co robić? Sol, zabijesz ją. Ratunku. Co cię opętało? Puszczaj ją. Puszczaj. Co tu robisz, Michel? Puszczaj. Co wy na to? Za co ten czek? Jest mój. Kto ci go dał? Dostałem go od władz szkoły w dowód uznania za moje umiejętności i zawodowe poświęcenie. A mi capacidad, a mi dedicación, a mi empeño profesional, no? Nie jesteście ze mnie dumne? Jasne. Bardzo. Zastanawiam się, na co przeznaczyć pieniądze. Na pomoc biednym. Oraz zakup motocykla, który mi obiecałeś. Wykluczone. Czemu? To niebezpieczne. Zapomnij. Tato. Tata ma rację. Ja też się boję. Roberta nigdy nie miała wypadku. Nie wspominaj o Pardo. Ma na ciebie zły wpływ. Nikt nie wywiera na mnie wpływu. Nie? Więc czemu przystąpiłaś do jej buntu i przyszłaś tu z transparentem? Tatusiu, nie rób tego. Broniłam swoich praw. Praw. Wytłumacz córce, że broniąc swoich praw, nie może występować przeciwko mnie. Przesadzasz. Nie była przeciwko tobie. A ty nie krzycz na tatusia. Czemu nie mogę mieć własnego zdania? Mam cię dość. Rób co chcesz ze swoim głupim czekiem. Nie bądź niegrzeczna. Wracaj. Ta szkoła ma zły wpływ na Pilar. Dawniej taka nie była. Chodź do mnie. Uspokój się, kochanie. Zrozum, że Pilar musi trzymać stronę przyjaciół. Pierwszy raz zintegrowała się z grupą. Nie możesz jej tego zabraniać. Trzeba naprawić to krzesło. Racja. Zajmij się tym. Nie teraz. Przestań, Pascual. Nie, Almusiu. Są zajęci. Daj mi szansę. Nie, siedzi tam z żoną. Mam do niego ważną sprawę. Nie teraz. Kazał mi... No proszę. Wyszli oboje. Tak. Cóż... Chciałam cię prosić o pomoc w organizacji świątecznej imprezy. Cudownie. Wykluczone. Zastanówmy się, gdzie ją zrobić. Jak to? Udostępnisz jakieś miejsce w szkole? Absolutnie. Ojej. Milcz. Uważacie, że szkoła to miejsce do organizacji imprez, popijaw i hulanek? Chodzi o jasełka. To meksykańska tradycja. Uczysz się. Organizujecie jasełka? Zgadza się. Wspaniale. Tak, pani profesor. Mogę opowiedzieć uczniom o meksykańskich tradycjach, żeby mogli ich przestrzegać. Świetnie. Czegoś się nauczą. To będzie lekcja historii Meksyku. Jasne. Bardzo ciekawe. A ja przyniosę teksty kolęd. Wspaniale. Widzisz, Pasku?
Wszyscy nauczyciele są gotowi do pomocy. Wcale nie wszyscy. Ale my cztery popieramy Jasełka. Pięć. Inni też się przyłączą. Jeśli nie można zrobić jasełek, w szkole chętnie zaproszę dzieciaki do domu. Świetnie. Bomba. Ruszaj. Posłuchajcie, kobitki. Wesołych świąt. Pasku. Co? Robimy jasełka. Dajcie spokój. Moje kochanie lubi imprezy. Pięknie śpiewasz.